Siema, witam was w kolejnym odcinku. Nie wiem ile on potrwa, bądź że będzie krótki, ale zebrało mi się na dość fajną walkę, więc myślę, że nagram to. Więc uwaga. Wypijemy coś najpierw i teraz walczymy. Tak, jeżeli nie wiecie, na pewno nie wiecie o co chodzi, to właśnie na moście chciałem oddać ten quest Mikulowi, ale on jakby nie dotarłem do niego, bo te ziomki mnie zaatakowały. O, wszyscy pozabijani. Wow, to musiało boleć. Dziękuję, Wiedźminie. Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. A gdzie kasa? Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im Wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kermoren. Prawie robi wielką różnicę. Gdybym wtedy został z Wesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdyby się zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Oczywiście. Tak, to była dobra decyzja, a z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Uj. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz, mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami łobrzucim. Lepiej go nie drażni, to potężny alchemik. Kapitan powiedział, puszczać ino tych, co glejt mają. Oj tam. Wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. Spoko, a teraz sobie obrabujemy to, co lubię najbardziej. A nie mogę brać, aż to jest szkoda. Brosza salamandry. Może się przyda. Czarny proszek, to nie, to też nie. O, krzemień się przyda. To już mi się nie przyda. Nic. Może ten czarodziej miał coś. To jest ten czarodziej. A, tak. Zarąbiste miał te rzeczy, czarodziej. Krzesiwo. Saletra. Uj, broszura. Nic fajnego. Król Foltest znowu podniósł zła. To nie wróży nic dobrego. No cóż. A więc tym bardzo krótkim odcinkiem. Znaczy no, taki krótki mały odcinek. Na coś się natknąłem, włączyłem Frapsa. Więc żegnam się z wami. Na razie.